Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński kończy drugą swoją kadencję na tym stanowisku. No i pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, panie burmistrzu, ta kadencja druga była trudniejsza, czy może łatwiejsza od tej pierwszej? Była trudniejsza, dlatego że były chudsze lata gospodarczo, to pod tym względem. I były już właściwie resztki pieniędzy unijnych do pozyskania w Urzędzie Marszałkowskim, także o tyle była trudniejsza pod względem inwestycyjnym, ale łatwiejsza z kolei organizacyjnie, bo wcześniejsze doświadczenie czteroletnie z lat 2006-2010 pomaga w pracy. Gdyby pan chciał podsumować, w jakiś sposób wypunktować, sklasyfikować swoje sukcesy w ostatniej kadencji, a potem porozmawiamy i o porażkach. No właściwie to podsumowuję zwykle 8 lat, czyli kadencję pierwszą i drugą. Powiększyliśmy majątek miasta ponad dwukrotnie. Gdy obejmowałem urząd burmistrza, majątek miasta to 164 miliony złotych, czyli wszystko. Ten pokój, autobusy, ulice, szkoły, przedszkola. W tej chwili przekroczył 340 milionów złotych, także powiększony ponad dwukrotnie. Samych inwestycji wykonaliśmy za ponad 125 milionów, 31 kilometrów dróg, 35 kilometrów chodników, ponad 50 milionów pozyskanych środków zewnętrznych. To są liczby, ale do tego należy dodać, że utrzymujemy podatki na niższym poziomie niż w sąsiednich miastach, Kutno, Łęczyca, Sochaczew, Skierniewice. Utrzymujemy niższą cenę wody, ścieków, jako jedną z najniższych w Polsce. I poprzez te inwestycje z dofinansowaniem unijnym, bardzo uważam, zmieniliśmy Łowicz. Ja tutaj przez okno patrzę na ujęcie wody i trochę powtarzam z uporem maniaka, że to jest największa inwestycja. My się przyzwyczailiśmy, że wodę w kranie powinna być, odkręcamy i ona leci. Mamy zapewnioną wodę na 50 lat dzięki dwóm studniom głębinowych. To jest ogromne w dzisiejszych czasach, takie zwykłe, no, codzienne bezpieczeństwo. Czy druga inwestycja, która cieszy się największym uznaniem mieszkańców, Park Błonie, te 11 hektarów, wcześniej chaszczyk drzew spróchniałych, krzaków, a teraz w sobotę, w niedzielę kilkaset osób, które się bawią. Bardzo cieszę się, że utrzymaliśmy dobrą współpracę z przedsiębiorcami i tymi dużych zakładów, mniejszych. Jestem bardzo wdzięczny, że w Łowiczu jest praca. No wiadomo, że nie dla wszystkich, ale te zakłady istnieją, że bardzo zintegrowaliśmy środowiska twórców ludowych poprzez dwa projekty unijne. Marka Folklor Łowicki, uważam, że wypromowaliśmy folklor. To też jest istotne. Twórcy cieszą się, że mogą pracować, mają dla kogo na tych głównych imprezach miejskich, Boże Ciało, Dni Łowicza, Księżackie Jadło. Pokazują, co mają. Skoro dotknął pan sprawy pracy, jaki wskaźnik bezrobocia w Łowiczu? Jest często poniżej czy powyżej średniej krajowej? W Łowiczu i w powiecie łowickim on wynosi 10 z ułamkiem %. W samym Łowiczu on jest niższy. Ja pod koniec lipca odwiedziłem kilkanaście zakładów pracy, no i okazuje się, że właściciele przedsiębiorstw mówili, że od ręki by zatrudnili jeszcze osoby, no ale brakuje pracowników. No wiadomo, to się wiąże z latem, część naszych mieszkańców na wieś wyjeżdża, ogórki, truskawki wcześniej, i w ten sposób no, zarabia pieniądze. Ale były też sprawy kontrowersyjne w ostatnim czasie, no takie, które w mojej ocenie kontrowersyjne być nie powinny, ale bardzo wiele szumu zrobiła sprawa płatnego parkowania na nowym starym rynku z Duńskiej ulicy, powiem osobiście.
oczywiście akurat ja jestem za tą strefą i zawsze byłem za, ponieważ według mnie, biłem się o to zresztą od jakiegoś czasu, oznaczałoby to jakieś uporządkowanie ruchu w tym rejonie. Ja nawet bym się zastanowił nad rozszerzeniem tej strefy, ale to spotkało się, z tego co wszyscy dobrze wiemy, z wielkim oporem przede wszystkim tak zwanych kupców. I strefę płatnego parkowania wprowadziliśmy 1 października w ubiegłym roku. Na wniosek mieszkańców szybko zaproponowałem nowy projekt uchwały w listopadzie, pod koniec listopada, z pierwszym pół godziny bez uiszczania opłaty. Czego nie ma, dodajmy, przepraszam, w innych miastach. W Skierniewicach czy w Kutnie tego nie ma. Wcześniej z Duńską nie mogły przejechać karetki pogotowia. Sam interweniowałem u właściciela, żeby mógł do pożaru dojechać samochód strażacki. Szukaliśmy telefonu poprzez Wydział Spraw Obywatelskich. Policja nie mogła przejechać. Samochody parkowały na skos, a co najważniejsze, parkowali całą dobę, cały dzień, no, mieszkańcy często tych ulic. I mieszkańcy skarżyli się, że nie mogą właściwie dojechać do sklepu, bo nie ma nigdy miejsc wolnych. To ja po 16 latach otworzyłem część z Duńskiej od Browarnej do Starego Rynku, także umożliwiłem przejazd i dojazd do tej części, no, która była przez 16 lat zamknięta. Właściwie spotykam się w mieście, tak procentowo to 90% mieszkańców mówi, że niech się pan tylko nie wycofuje z tej strefy, bo nareszcie można wjechać na Zduńską, nareszcie można zrobić zakupy. Myślę, że niektóre frustracje związane ze spadkiem dochodów są w bardzo prosty sposób zrzucane na mnie i na strefę, co jest niepotrzebne. Strefa zarabia na siebie nieznacznie i tak jak powiedziałem, 9 osób na 10 w Łowiczu mówi, że niech tylko pan się nie wycofuje z tej strefy, bo jest potrzebna. Przez pół godziny to można wszystko kupić i załatwić, i w banku, i z bankomatu pobrać pieniądze. Sprawa demografii, która ciągle przewija w całym kraju, bo to jest bolączka, wielka bolączka Polski, no jak Polski, to wszystkich miast i miasteczek, całego społeczeństwa, no, wskazuje się często na brak wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach, w żłobkach. Jak to wygląda w Łowiczu? Ludności Łowicza ubywa od 1996 roku, czyli już 18 lat. Od 18 lat ubywa mieszkańców, także to nie są ostatnie lata. Staraliśmy się jakoś zachęcać poprzez i wprowadzenie tak zwanego becikowego, to jeszcze gdy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej w 2006 roku, 1000 zł zasiłku. Wprowadziliśmy w 2010 roku kartę 3+, ogromną pomoc dla rodzin wielodzietnych. Przede wszystkim w przedszkolach 50% odpłatności, 50% odpłatności w autobusie, w kinie, na pływalni, w obiektach sportowych. No i niestety nadal mało dzieci się rodzi i jest to problem. Ja wczoraj na sesji mówiłem, że 30 lat temu troje pracowało, a był jeden emeryt. Za 20 lat będzie jedna osoba pracować i będzie troje emerytów. Tak się zmienią proporcje. W przedszkolach mamy 850 miejsc, wystarczająco. Oprócz tego jest przedszkole diecezjalne, Bajkoland. I tak jak powiedziałem, mamy najbardziej rozwiniętą opiekę w przedszkolach. 6 różnych form zajęć nieodpłatnych, logopeda, rytmika, muzyka, zajęcia sportowe. Ale żłobek tylko jeden. Żłobek jeden, ale w przedszkolach już są przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata do tych grup najmłodszych, także no zawsze wszyscy rodzice miejsce dla dzieci znajdą. Czasem w połowie września, gdy część rodziców rezygnuje
ze żłobka czy z przedszkola, bo dziecko się nie może zaaklimatyzować. Panie burmistrzu, z tego co wszyscy wiemy, bo pan tego nie ukrywa, od dawna będzie pan się ubiegał o wybór na kolejną kadencję. Tak, będę kandydował w tych wyborach 16 listopada tego roku. Już zarejestrowałem swój komitet pod taką samą nazwą jak dwa razy wcześniej, Komitet Wyborczy Krzysztofa Jana Kalińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.